Dzień dobry. Opowiem wam hipotetyczną sytuację, która nie miała nigdy miejsca. Żeby nie było. Wyobraźmy sobie studenta, który właśnie zdaje egzamin, napisał trzy programy i profesor te trzy programy odrzuca. Narysujemy sobie te trzy programy jako trzy kwadraciki. Na ile potrafię, tyle narysuję. Czy profesor twierdzi, że korzystał student z zeszytu rocznika starszego, który wiadomo, że jest, nikt tego zeszytu nie widział, profesor też nie widział, ale na pewno te trzy programy powstały na podstawie tego zeszytu i tego człowieka, słynnego hakera, który zawsze coś ma w zanadrzu. Starałem się wytłumaczyć profesorowi, a obecnie nowemu wykładowcy, ponieważ profesor poszedł na emeryturę zasłużoną, że problem nie polega w tym zeszycie, że dane do tych programów nie były zbierane z tego zeszytu, tylko ze 150 programów napisanych wedle wzoru kodowania profesora, emeryta. Próbuję wytłumaczyć, że problem nie polega na tym zeszycie i tym hakerze. Że dopiero powiązanie tego zeszytu ze sposobem, jak studenci byli nauczani od lat i z tymi 150 programami, jeśli powiążemy to wszystko, to możemy dopiero pisać te trzy programy i tak dalej. Nowy profesor nie może tego zrozumieć, że gdy reszta informatyków, już prestiżowych, znających się na tym, a także osoby korzystające właśnie z tych 150 programów, dowie się, że tu jest błąd, to będzie skandal. Jeśli dowie się, że to wszystko było pisane z dotacji budżetowej i Unii Europejskiej, to będzie problem. Staram się wytłumaczyć, że te trzy programy to jest pikuś w porównaniu z tym, co wyjdzie, jeśli ktoś dokładnie sprawdzi kod źródłowy i na czym polega problem w tych 150 programach. I oczywiście porozmawia z programistami. No cóż, staram się wytłumaczyć, że zrobimy tak. A to wyłączymy z serwera. Ale właścicielem serwera jest ten pan, haker, programista, który dokładnie ukazał, jak te programy były pisane. I gdzie jest błąd? Staram się wytłumaczyć, że wyłączamy te trzy programy i wyłączamy to. Problem nie polega na tym, człowieku. Problem polega na tym, żeby reszta nie dowiedziała się o tym. Zobaczymy, co będzie dalej. Następny egzamin student będzie zdawał za jakiś czas. Chyba, że faktycznie wszystko się jakoś samo wyłączy. No nie wiem, czy nas stać, żeby zwracać te milionowe dotacje. To taka hipotetyczna bajka na dobranoc. Dziękuję bardzo.